Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Waldek Nowak, jestem profesorem historii i będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa nieobowiązkowe wykłady z historii powojennej Polski oraz... Przepraszam? Tak. Czy zechciałby Pan profesor powtórzyć to bardzo intrygujące zagadnienie? Wykłady z historii powojennej Polski. Oczywiście. Ale tak trochę wcześniej. Powiedziałem swoje nazwisko. A tak ciut później? Profesorem historii. Później. Będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa... No właśnie, jakie to było słówko? Jakie to były wykłady? Lera, hałasujecie. No nie słyszałem. Może Pan powtórzyć? Nieobowiązkowe. Dziękuję. Ale będą ćwiczenia i na których będziemy mogli się dużo dowiedzieć. Ej, to co? Zamiast wykładów idziemy na jakieś piwko? Bilardzik? No co jest ekipa? Myślałam, że pójdziecie ze mną na jakieś waksy. A żeby co? Rodzice przestali mi za studia płacić? Jak się dowiedzą? Wolne żarty. Przez nieobecność nie ma stypendium, także nawet nie ma takiej opcji. A wbrew pozorom niektórzy z nas mają jakieś ambicje, Paulina. Ale z was sztywniaki. Ej, tylko nie sztywniaki, tylko nie żadne sztywniaki. My się spotkamy w tym pubie, Paulina, kiedyś, w przyszłości. Tylko to ty nam będziesz piwo polewać. Nie odwrotnie. Bez syropu. Drodzy Państwo, niestety wszyscy nie zaliczyliście ostatniego kolokwium z wyjątkiem jednej osoby. Pana Piotera. Piotreczka z OTB. I dziwi mnie to bardzo, ponieważ dostaliście wszyscy informacje o pytaniach i odpowiedziach i można było się spokojnie przygotować, żeby to inaczej wyglądało. Ale przepraszam, my nic nie mieliśmy na naszej skrzynce grupowej. Niemożliwe, dostałem informację od studenta z tego wydziału, który rozesłał maile do wszystkich w grupie. A panie profesorze, z jakiego adresu napisał ten student? Adresu, dziwny taki, Piotrek TikToker @gmail.com. Dobra, kto ma na nazwisko TikToker? No, przyznawać się już! Oli, lecisz z nami do knajpki, bo akurat wyskoczyło okienko. Nie, ja sobie sama gotuję. O kurczę pieczone, a co dzisiaj masz? A domowe pieczywo pszenne na zakwasie z kawałkiem pysznej wołowiny w aromatycznych przyprawach. A, no dobra, spoko, to widzimy się potem, nie? Dawajcie, ekipa! Może pan Burgacki byłby łaskaw odpowiedzieć na temat różnicy między szkołą hanaficką a szkołą malikicką? To ja może zgłoszę nieprzygotowanie. To nie jest liceum, panie Burgacki. Tutaj nie ma nieprzygotowań. Mogę najwyżej pana ocenić z odpowiedzi. No, trudno. Niech będzie ocena. A więc dwuja. Dwuja? Dziękuję panu, naprawdę dziękuję. Zaraz. Przecież mógł pan nie przychodzić. Moje wykłady są nieobowiązkowe. Rozumiem. Dziękuję, profesorze. Przynajmniej na ćwiczeniach będę. Ćwiczenia odwołane. Co? Jak ćwiczenia odwołane? Co odwołane? To co dzisiaj jest w ogóle? W sumie to nic. W sumie przyszedłeś po nic. Tak naprawdę mogłeś się wszystkiego nauczyć z PDF-ów. Paulina, ty nie rozumiesz. Ja poszedłem na studia, żeby się kształcić, edukować, horyzonty swoje
poszerzać, dyskutować z profesorami, jak w filmie jakimś. To wiesz, do konsensusów dochodzić. Przemek, ale to jest Polska. Masz przyjść, zaliczyć, wziąć papierek i szukać sobie pracy zupełnie niezwiązanej z kierunkiem studiów. Ogarnij się! Nie rada. A powiem ci, mordo, serio, że jak dziekan nie odwoła dzisiejszych słów, to wypierdalam z tej uczelni. Przysięgam ci to. Ale jak to? Co ci powiedział? Że mam natychmiast wypierdalać z tej uczelni. Przepraszam, bo nie mam takie pytanie. Tak? Bo ogólnie mam kilka niezaliczonych przedmiotów w pierwszym semestrze. No i nikt do mnie nie pisze, nie dzwoni, nie umawia się ze mną na żadną poprawkę i... No nie wiem, tak jakby nikomu nie zależało na tym, żebym zaliczyła. Nie rozumiem. Nazwisko pani? Zawadzka. Zawadzka... A tak, pani miesiąc temu została wydalona z uczelni, także siłą rzeczy poprawek też już nie będzie. Ale... Ale może pani przychodzić na moje wykłady jako wolny słuchacz. Mi to nie przeszkadza. Do widzenia. Przepraszam cię bardzo. Mogłabyś mi pomóc? Wiesz, jestem na pierwszym roku, także... No, co wam? No, ja nie do końca wiem, jakie mam zajęcia jutro. No to patrz, jeżeli jesteś w pierwszej grupie, to na dziewiątą masz prawo prasowe, a potem masz ćwiczenia z komunikacji społecznej. No, chyba że jesteś w drugiej grupie, to na 12.40 masz wykład z nowych mediów, potem okienko, potem masz wykład monograficzny z kreowania wizerunku, no i warsztaty radiowe. A skąd mogę wiedzieć, w której grupie jestem? No, ale to zależy na jakiej jesteś specjalizacji, telewizyjnej, radiowej, dziennikarskiej. No, z grubsza to... A no, to nie... A miałeś jakieś seminarium albo proseminarium? Kiedyś tu jechałem, to był taki Paweł. A jesteś na jednolitej magisterce czy na licencjacie tylko? Nie no, chciałem pisać artykuł o dziurach w ulicach, o kotkach na drzewach. Chciałem być po prostu dziennikarzem. Tak, pani Paulino, słucham. Już po wykładzie. Tak, tak, ale wie pan profesor, jutro mamy te zajęcia w terenie w Puszczy Kampinoskiej. Tak, będziemy wspólnie badać nowe szczepy szmaciaka gałęzistego. Przecież była pani na wykładach. Tak, tak, ja wiem, tylko ja jeszcze chciałam przynieść pozwolenie, bo chyba wszyscy już przynieśli. Pozwolenie? Pozwolenie. Na wycieczkę. Wyrażamy zgodę na udział naszej córki. Przepraszam, czyje to podpisy? No, mamy i taty. Mamy i taty. A i jeszcze jedno pytanie. O której będzie po nas autokar? Autokar. Widzenia.